Pszczynie wraz z kolegą, tutaj kucharzem Jarosławem Rakiem, będziemy gotowali rosyjską zupę soljankę, z tego względu, że kuchnia rosyjska w Polsce jest jeszcze nieznana, bo to jest tak obszerny kraj. Zupa soljanka jest to ogólnie zupa, która charakteryzuje się słodko-kwaśnym smakiem. Jej głównymi składnikami u nas będzie cytryna, oliwki, ogórek kiszony. Ogólnie zupa na bardzo mocnym wywarze. Może być to grzybowy, może być to rybny, jak i wołowy. Do zupki pokroimy sobie kiełbaskę, pieczone mięso, aktualnie tutaj jest schab i polędwiczkę wieprzową, którą wcześniej przysmażymy. Co teraz? Dobrze, teraz sobie pokroimy tą polędwiczkę i przesmażymy sobie. Wrzucimy do wcześniej gotowanego bulionu. Ja tutaj kroję mięso pieczone, które też jest głównym składnikiem. Musimy to dobrze wszystko podsmażyć. Podsmażone już gotowe mięsko, to wrzucamy do bulionu. Następnie kiełbaska. Ogórek, który jest bardzo ważny, zakwasza tą zupę. Oliwki zielone i czarne. Bardzo ważnym składnikiem tutaj jest dużo siekanek ziół. Postanowiliśmy dać pietruszkę. Na końcu odsmażamy sobie koncentrat pomidorowy na macelku. Dobrze, ja myślę, że wystarczy. Przekładamy tutaj teraz do garnka. I końcowym etapem zostaje nam posypanie zupy pietruszką zieloną. Można to zrobić w naczyniu, w którym podajemy. Dziękujemy Państwu za wspólne gotowanie. Zapraszamy do restauracji Stara Piekarnia.